Cześć, witajcie w dzisiejszej szkółko wieściach. Dzisiaj będziemy mówić o tym, że Boże dzieci mają pokój w sercu. Zobaczmy, co na ten temat wiecie. Co to znaczy, że Boże dzieci mają pokój w sercu? No dla mnie to jest stan ducha, który po prostu nie da się tylko o nim mówić, tylko właśnie w chwilach trudnych się go albo czuje, albo nie. I myślę sobie, że to jest coś niesamowitego, bo to od ludzi czuć, że ktoś żyje w tym samym świecie, co my, a jednak widać, że potrafi mieć dystans do tego wszystkiego i to się da wręcz odczuć, że ktoś ten pokój ma. To znaczy, że ma pokój w sercu i że kocha wszystkich ludzi na świecie. To oznacza, że pomimo tego, że mamy świadomość, że jest w nas czasami dużo zła, że czasami sprawiamy przykrość naszym bliskim, to mimo to mamy tę pewność, że Pan Bóg nas bardzo kocha i Pan Bóg pomimo tego, jacy jesteśmy, chce nas usprawiedliwić i przyjąć do siebie jako swoje dzieci. Mamy ten pokój w sercu, że nie musimy starać się o miłość Boga, bo jest ona bezwarunkowa. Spokojnie w sercu, zapraszam Was na temat dnia. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale 15a napisał: w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Tak jak słyszeliśmy, to czy mamy w sercu pokój, czy go nie mamy, da się zauważyć. Posłuchajmy o Pawle, który przekonał się, że nawet w trudnych chwilach możemy mieć pokój, bo Bóg jest z nami. Apostoł Paweł dotarł do Jerozolimy. Tam zakończyła się jego 3 podróż misyjna. O tym słyszeliśmy tydzień temu. Paweł udał się do świątyni. Mimo że wiedział, co może go tam czekać, to poszedł i miał pokój w sercu. Nawet gdy ludzie zaczęli przeciwko niemu krzyczeć: mężowie izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkim naucza przeciwko ludowi i przeciwko zakonowi temu miejscu. Nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Troafima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni, do miejsca, gdzie tylko Żydzi mogli wejść. Całe miasto zaczęło się interesować tym, co się dzieje. Złapali Pawła i wyprowadzili go ze świątyni i zamknęli za nim drzwi. Zaczęli planować jego zabójstwo. Wtedy dowódca oddziału dowiedział się, że są rozruchy. Poszedł tam, aby uspokoić tłum. Kiedy tłum zobaczył żołnierzy, natychmiast przestali bić Pawła. Żołnierze jednak aresztowali go i zaczęli wypytywać, kim jest. Paweł zachował pokój w sercu i bardzo spokojnie z nimi rozmawiał. Tłum jednak naciskał na żołnierzy i krzyczał: zabić go! Aby spokojnie porozmawiać, żołnierze musieli zabrać Pawła do twierdzy. Tuż przed wejściem do koszar Paweł zapytał, czy może coś powiedzieć. Trybun zaś odpowiedział: mówisz po grecku? Nie jesteś tym Egipcjaninem, który wywołał powstanie, a potem z 4000 buntowników wycofał się na pustynię? Nie, odpowiedział Paweł. Ja jestem Żydem z Tarsu w Cylicji. Wtedy dowódca zgodził się, aby Paweł przemówił. Tłum się uspokoił. Paweł spokojem w sercu zaczął mówić do nich w języku hebrajskim. Złożył swoje świadectwo. Jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowałem się w mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych. Od nich też otrzymałem list do braci. Udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić
i przeprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze i zbliżyłem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos, który do mnie mówił: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. Całą swoją historię opowiedział spokojnie, pokazując, jak Jezus Chrystus zmienił jego życie. Paweł się nie bał, bo Boże dzieci mają pokój w swoich sercach, mimo że zagraża im niebezpieczeństwo. Paweł opowiadał, jak w Jerozolimie Bóg mu powiedział: idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. Po tych słowach ludzie zaczęli krzyczeć: zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. Dowódca rzymski, aby zaprzestać zamieszek, wprowadził Pawła do twierdzy. Mimo wszystko Paweł nie bał się, ponieważ był Bożym dzieckiem i miał pokój w swoim sercu. Paweł został biczowany, aby wymusić od niego informację, co sprawiło, że tak rozwścieczył lud. Wtedy Paweł zapytał stojącego obok siebie setnika: czy wolno wam biczować rzymskiego obywatela i to bez wyroku sądowego? Obywatelstwo Pawła uchroniło go przed dłuższym biczowaniem. Pan Bóg obdarzył Pawła pokojem i włożył w jego usta odpowiednie słowa. Jeżeli jesteśmy z Bogiem, także nas będzie prowadził w różnych ciężkich chwilach naszego życia. Następnego dnia Paweł stanął przed Radą Najwyższą. Z pokojem w sercu mówił do nich, że żyje z Bogiem i ma czyste sumienie. Paweł wiedział, że Rada składa się z Sadyceuszy i Faryzeuszy. Zawołał przed Radą Najwyższą: mężowie, bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszy. Jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i sadyceuszami i zebranie się rozdwoiło. Sadyceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Szczął się wtedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszy zerwali się i spierali się za wzięcie, mówiąc: nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch albo anioł? A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy, dowódca, obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał żołnierzom zejść, wyrwać go z pomiędzy nich i zaprowadzić z powrotem do twierdzy. Paweł nie wiedział, co się z nim stanie. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Bóg upewnił go, że cokolwiek się wydarzy, może mieć pokój w sercu, bo Bóg jest z nim i nigdy go nie opuści. Tak samo i Bóg jest z tobą i nigdy cię nie opuści. Chcę, aby w twoim sercu zagościł pokój. Wrogowie Pawła jednak nie odpuścili. Około 40 z nich dogadało się ze sobą i złożyli przysięgę, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. Przyszli oni do arcykapłanów i do starszych i rzekli: związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przeprowadził do nas, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, nim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. O planach zamachu dowiedział się jego siostrzeniec. Przyszedł więc do koszar i uprzedził go o tym. On zaś przywołał jednego z centurionów i powiedział: zaprowadź tego chłopca do trybuna, ma on dla niego ważną informację. Pan Bóg kolejny raz wstawił się za Pawłem i prowadził go w każdej ciężkiej
sytuacji. Dowódca żołnierzy, chcąc uchronić Pawła, odesłał go do Cezarei. Dbał o bezpieczeństwo w drodze. W Cezarei Pawłem miał zająć się rzymski namiestnik Felix. Boże dzieci mają pokój w sercu. W całej tej historii Paweł miał pokój w swoim, bo wiedział, że Bóg jest z nim i będzie z nim zawsze. Bóg obiecuje to swoim dzieciom. Pamiętaj o tym, a w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, czytamy w liście do Kolosan 3:15a. Teraz zapraszam was na kącik misyjny. Oglądajcie! Dzień dobry, cieszymy się, że możemy się znowu z wami spotkać. Dzień dobry. Dzisiaj chcieliśmy wam zaproponować taki cykl 5 spotkań o pewnym bardzo szczególnym człowieku. Człowieku, który urodził się w Holandii. A jest znany powszechnie jako brat Andrzej, czyli założyciel organizacji Open Doors, takiej organizacji, która w wielu miejscach świata pomaga prześladowanym chrześcijanom. Ale jak do tego doszło? No to musimy zacząć od Holandii i od czasów dzieciństwa małego Andrzeja. Zapraszam, chodźcie. Andrzej urodził się jeszcze przed II wojną światową i uwielbiał przygody. Często zdarzyło mu się marzyć, że jest szpiegiem albo że jest wywiadowcą udającym się w bardzo niebezpieczne miejsca. Ciekawe, jakie wy macie marzenia. Czy one są podobne do marzeń Andrzeja, czy też zupełnie inne? Andrzej od czasu do czasu udawał żołnierza. Żołnierza, który się czołga, zbliża do wrogich oddziałów. Nawet zdarzało mu się udawać, że został ranny i umiera. Czasem znowu bawił się w niebezpieczne zabawy. Czasem zdejmował swojego drewnianego chodaka i uderzał nim swojego kolegę, a potem uciekał co tchu w nogach. Na szczęście rzadko jego kolega mógł go dopaść, bo Andrzej naprawdę szybko biegał. Andrzej co niedzielę chodził też ze swoimi rodzicami do kościoła. Ale wiecie, strasznie nie lubił kazań. Uważał, że kazania są nudne i w ogóle to po co ich słuchać. Więc kiedy wchodził do kościoła, zawsze starał się wejść jako ostatni, tak żeby nie znalazło się miejsce w ławce dla niego. A potem cichaczem się wycofywał. I cały czas spędzał na dworze, albo zimą ślizgając się, albo bawiąc się z ptakami. I kiedy czas kazania się zbliżał, znowu cichutko wchodził do kościoła, żeby rodzice nie zauważyli, że zniknął. Kazania go zupełnie nie interesowały. Pewnego dnia nad Holandią pojawiły się jednak niemieckie samoloty. Rozpoczęła się wojna. Kilka dni później do jego miasteczka przybyło kilku niemieckich żołnierzy. Andrzej był oburzony tą napaścią intruzów i obmyślał plan, jak im dokuczyć. Pewnej nocy wstał cichutko, zabrał ze sobą torebkę cukru, który był wtedy bardzo drogim towarem. I wiecie, co zrobił? Wsypał go do baku stojącego niedaleko samochodu. Nie trzeba wam chyba tłumaczyć, że kierowca samochodu miał duży problem, żeby ten samochód uruchomić. Przeprowadzono nawet dochodzenie, ale winnego nie udało się znaleźć. Innym razem Andrzej rzucał petardy przed maszerujących żołnierzy. Gonili go, ale na szczęście udało mu się uciec. Andrzej lubił przygody i chętnie brał udział w niebezpiecznych zabawach. Kiedy tylko osiągnął odpowiedni wiek, wstąpił do holenderskiej armii. Cieszył się, że może być prawdziwym żołnierzem. Zanim wyjechał na wojnę, postanowił pożegnać się ze znajomymi.
Zaprzyjaźniona rodzina powiedziała: Andrzeju, będziemy się o ciebie modlić. Ale Andrzej beztrosko odpowiedział: ale po co? Nie potrzebuję waszych modlitw. Przecież Bóg tak nie odpowiada na modlitwy. Mama Andrzeja dała mu swoją Biblię i powiedziała: Andrzej, proszę, czytaj ją. Andrzej, patrząc na mamę, powiedział: oczywiście, mamo. Schował Biblię do plecaka i już o niej zapomniał. Zanim dotarł do frontu w Indonezji, Andrzej zachowywał się jak prawdziwy szaleniec. Robił różne dziwne rzeczy, różne niebezpieczne rzeczy, żeby tylko poczuć smak przygody. Pewnego razu, kiedy Andrzej brał udział w walce i biegł zaatakować nieprzyjaciela, poczuł okropny, przeszywający ból w kostce. Leżał teraz twarzą do ziemi. Kula utkwiła w jego kostce. Ból był jak palący ogień. Wyniesiono Andrzeja na noszach i wiecie, wcale nie było zabawnie. Wcale nie było tak, jak Andrzej to sobie wcześniej wyobrażał. Teraz całe dnie i noce leżał w szpitalu, gdzie opiekowały się nim uśmiechnięte i troskliwe pielęgniarki. Andrzej zauważył, że szczególnie jedna z nich ma coś, czego on nie ma. I zapytał ją pewnego dnia: powiedz, co sprawia, że jesteś taka szczęśliwa, pomimo tego wszystkiego, co jest wokół nas? A ona odpowiedziała: nie wiesz? Wydaje mi się, że powinieneś wiedzieć. I wskazała na jego Biblię, a potem odpowiedziała: wiesz, to miłość Chrystusa. Kiedy Andrzej miał już opuścić szpital, właśnie ta pielęgniarka przyszła się z nim pożegnać i zadała mu pewne pytanie. Andrzej, czy ty wiesz, jak łapie się małpę? Andrzej spojrzał na nią zdumiony i powiedział: nie, no opowiedz. I pielęgniarka zaczęła opowiadać. Wiesz, bierze się taki orzech kokosowy i na jednym końcu drąży się otwór, tak żeby małpka potrafiła zmieścić w nim rękę. Przez ten otwór do orzecha kokosowego wrzuca się mały kamyczek. Kiedy małpa przychodzi, potrząsa tym orzechem kokosowym, stwierdza, że bardzo chciałaby mieć ten kamyczek, więc wkłada łapkę przez otwór. No ale kiedy już trzyma kamyk w łapce, to nie potrafi jej wyciągnąć. Musiałaby go puścić, ale ona nie chce. W taki sposób małpę bardzo łatwo schwytać. Kiedy pielęgniarka skończyła opowiadać, zadała Andrzejowi pytanie. Andrzeju, a czego ty się trzymasz? Co powstrzymuje ciebie przed tym, byś mógł być szczęśliwy? Andrzej opuścił szpital i pojechał prosto do ośrodka rehabilitacyjnego. Czuł się znudzony, nieszczęśliwy, był bardzo niespokojny. Pewnego wieczoru, tylko dla zabicia czasu, poszedł na nabożeństwo i usłyszał tam pewną pieśń chóru: uwolnij mój lud. Te słowa dźwięczały mu w uszach. Za jakiś czas sięgnął po Biblię i zaczął ją czytać. Widzicie, przyjaciele Andrzeja cały czas się o niego modlili i Pan Bóg odpowiadał na ich modlitwy. Po głowie Andrzeja snuły się różne myśli. Małpa nie chciała puścić. Czego ty się trzymasz? I słowa pieśni: uwolnij mój lud. W końcu Andrzej stwierdził, że nie chce tak dłużej żyć. Nie chce żyć w taki sposób, że udaje, że nie ma Pana Boga. I zdecydował się zostawić swoje własne drogi i pójść za Panem Bogiem. I pomodlił się: Panie Boże, jeśli pokażesz mi Twoją drogę, to ja chcę nią iść. Od tego czasu życie Andrzeja bardzo zaczęło się zmieniać. Ale o tym, co wydarzyło się dalej, dowiecie się już następnym razem podczas kolejnego naszego spotkania. Zapraszam Was gorąco.
A teraz razem z księgarnią Barto chcemy Was zaprosić do czytania. Witajcie w księgarni Barto! Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam polecić taką nową książkę, Drużyna Starego Testamentu. Co jest w niej wyjątkowego? Tutaj znajdziecie w niej ciekawą historyjkę o każdej z wymienionych tutaj postaci biblijnych. Do tego są tutaj kolorowanki do każdej historii. Będziecie mogli też sprawdzić swoją wiedzę i pamięć, bo do każdej historii są pytania sprawdzające. Ale jeszcze oprócz tego w tej książce znajdziecie dodatkowo grę Memory. Także polecamy bardzo serdecznie i zapraszamy do księgarni Warto i na www.warto.com.pl. Zanim zaczniemy kącik kreatywny, chciałbym Wam pokazać obrazki, które nam podesłaliście. Już kącik kreatywny. Kochani, powoli kończy nam się taki okres świątecznych dekoracji. No i co by tutaj powiesić na drzwiach albo czym udekorować swój pokój? No, na Wielkanoc jeszcze za wcześnie, do wiosny jeszcze też dosyć daleko, a bombki już nam się trochę znudziły. Dlatego chciałabym Wam dzisiaj zaproponować zimowy stroik, zimowy wianek, który będziecie mogli podarować swoim mamom albo powiesić na drzwiach Waszego domu, albo na drzwiach Waszego pokoju. Co będziemy do tego potrzebować? Styropianowe kółko, trochę futerka, można je kupić w takich sklepach kreatywnych, szpilki, dwa dowolne kolory filcu, ołówek, nożyczki i ja jeszcze mam takiego małego pomponika. Zaczniemy sobie od tego, że to nasze koło styropianowe owiniemy futerkiem. Szukam początku futerka i ten początek przymocuję do koła dwoma szpilkami. Cyk, szpileczka, druga szpileczka i teraz już owijamy dookoła. Kiedy nasze koło jest już owinięte futerkiem, nadmiar tego futerka odcinamy nożyczkami. I zakończenie również przymocowujemy szpilkami, żeby nam się nie rozbijało oczywiście. Teraz musimy troszeczkę rozczochać nasze futerko, żeby nie było widać tych łączeń, które tutaj mamy przy zawijaniu. O, więc robimy naszemu wiankowi po prostu taką fryzurkę. No dobrze, to bazę już mamy. Jest włochaty, zimowy, przytulny, idealny na te zimowe miesiące. Odkładamy go na chwilę, on sobie poczeka, a my bierzemy nasz kolorowy filc. Ja na czerwonym filcu narysuję dwie rękawiczki. W zasadzie wystarczy narysować jedną i to będzie takie kółeczko z paluszkiem. Może słabo widać, ale jak wytnę, to zobaczycie kształt. I składam to teraz na pół i wytnę dwie rękawiczki. Moje rękawiczki wycięte. Znowu będę potrzebowała szpilki, bo te rękawiczki w jakiś taki finezyjny sposób przypnę do mojego wianka. Jedna szpileczka,
druga. Dam jeszcze trzecią gdzieś tu na górze. O, albo może tu z boku. O. I już jedna rękawiczka przypięta. Z drugiej strony przypnę podobnie drugą rękawiczkę. Mamy rękawiczki, a z innego koloru filcu wytnę czapkę. Złożę sobie filc na pół i wytnę takie półkole albo, nie wiem, no kształt czapeczki. O, wyszła trochę za szeroka, więc ją troszeczkę zwężę. O, myślę, że teraz już ma fajny kształt. Przypnę tą czapkę tutaj szpilkami na górze. A żeby wyglądała bardziej jak czapka i żeby wszyscy wiedzieli, co to tak naprawdę jest, przypnę jej na górze pomponik. W taki sposób wyszedł nam zimowy wianuszek z czapką, z rękawiczkami. Możecie też zrobić szalik, albo być może znajdziecie w waszych domach jakieś dekoracje, saneczki, narty albo łyżwy. Czasem wasze mamy mają takie skarby poukrywane. Możecie je wtedy tutaj też doczepić i taki zimowy wianek może zdobić wasze domy, wasze drzwi, wasze pokoje aż do marca, do pierwszego dnia wiosny. Powodzenia w waszych kreatywnych pracach. No i koniec już dzisiejszych pukowici. Zostawcie łapkę w górę. Nowych bardzo proszę o zostawienie subskrypcji. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.